To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W pierwszej części dzisiejszego programu Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witaj, Łukaszu. Witam. Czasy mamy niby nieciekawe, ale ciekawie się robi na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, bo przed nami największy debiut w historii GPW. Na parkiet wejdzie spółka Allegro. Popyt na akcję 10 razy większy niż oferta. No jeszcze poczekajmy, bo jeszcze nie mamy dokładnych informacji. Zobaczymy, czy faktycznie będzie taki popyt, a może nawet jeszcze większy. Faktem jest, że będzie to ta cena w górnych widełkach. Naprawdę spodziewamy się bardzo dużej redukcji. No niesamowita sytuacja, bo jednak mamy spółkę, która ma ugruntowany biznes, dobry biznes, ale nie jest to jakiś hiperperspektywiczny rynek. No nie mówimy tutaj o potencjale wzrostu w 1000%. Nie mówimy tutaj o spółce, która może podbijać kolejne rynki. Jest to bardzo dobrze zarządzana, zyskowna firma działająca w kraju. Nie jest wolna od zagrożeń konkurencyjnych, bo mogliśmy przeczytać przecież, że AliExpress, który się pojawił właściwie bez większych nakładów w Polsce, już zdobył jakąś część tego tortu. Mamy akcję Amazona i działania Amazona w Polsce, który jest notowany po niższej cenie, jeżeli chodzi o wskaźnik cena-zysk. Więc inwestorzy instytucjonalni zdecydowali się bardzo dużo zapłacić za tę spółkę. Ja zawsze przypominam taką sytuację. Ktoś ma dobry własny biznes, przychodzą inwestorzy zewnętrzni i oferują za część tego biznesu ponad 100 cena-zysk. No więc to jest niebywała okazja przede wszystkim dla obecnych akcjonariuszy. Ale to wcale nie oznacza, że dużo spekulacyjnych ruchów nie wydarzy się na tej spółce po debiucie. Prawdopodobnie po 3 dniach ta spółka może wejść już do WIG-u 20, więc no, tego popytu ze strony różnego rodzaju funduszy indeksowych może być sporo. A też cena zysk więcej niż 100, oczywiście to jest bardzo wysoko i spokojnie, i to inwestorzy o tym powinni pamiętać, że spokojnie tego typu spółka, gdy zmieni się moda na rynku, może być wyceniana 30 razy cena zysk. Ale równie dobrze też przy bardzo dużej spekulacji to może być i 200 razy. Więc pole do spekulacji tutaj jest olbrzymie. Inwestorzy jednak powinni pamiętać, że naprawdę to działa się tutaj przy dużej akceptacji do ryzyka sporej straty. Tak jak powiedziałeś, Allegro być może już w trzecim dniu, czy po 3 dniach wejdzie do WIG-u 20, to przyglądajmy się teraz WIG-owi 20, który na przykład tak w połowie sierpnia był na nie najgorszym relatywnie poziomie, bo to było więcej niż 1850 punktów. Teraz jest gorzej, teraz jest 1700 punktów, no ale ten tydzień jest trochę lepszy dla tego indeksu. Na początku tego bardzo dynamicznego odbicia w marzec-kwiecień wielu analityków mówiło o, że taka klasyczna korekta, przypominało to, że taka klasyczna korekta przybiera postać trzyfalową, ABC, gdzie pierwsza fala A jest bardzo dynamiczna, później jest dość względnie dynamiczne odbicie i to jest ta fala B i później taka męcząca, dość długa fala C. Natomiast rynki amerykańskie bardzo szybko to zanegowały, wyszły na nowe szczyty i Nasdaq, i S&P, no trudno mówić o fali ABC na tamtejszych rynkach. Inaczej jest na rynkach europejskich, inaczej może być też na WIG-u, na WIG-20 i na WIG-u również.
Ta konsolidacja, która była z okresu czerwiec-sierpień, no jednak wyszliśmy z nią dołem. Jest to ostrzeżenie. Na razie nie ma przyspieszenia w spadkach, więc można powiedzieć, że w tym momencie niedźwiedzie mają przewagę, ale to nie jest jeszcze bardzo, ale to nie jest znaczna przewaga. Natomiast no, trzeba być ostrożnym. Ostatnie miesiące to duży spadek notowań największych polskich banków. PKO BP też tego nie uniknął, ale no znów ten ostatni tydzień dla PKO BP jest całkiem dobry. Tak, no ale to jest mimo wszystko walka o utrzymanie tego poziomu kwietniowego w tym momencie. Ostatnio PKO BP zachowuje się relatywnie trochę mocniej niż WIG banki, więc akurat dla tych inwestorów, którzy mają albo zaryzykowali z długimi pozycjami na tej spółce, no to można powiedzieć, to jest punkt dla nich. Natomiast o tym właściwie wielokrotnie powtarzamy. Te trudności sektora bankowego, one te bieżące, które są niskie stopy, kwestia związana z frankami, to wszystko pozostaje i cały czas jeszcze jest potencjał osłabienia gospodarki i przeniesienia tych trudności gospodarki, a dokładniej poszczególnych sektorów, ważnych sektorów, po części w sektorze usługowym. Jest przeniesienia tego ryzyka kredytowego właśnie na banki, które potencjalnie będą musiały zawiązywać jakieś rezerwy. No, jeżeli tak się stanie, jeżeli będziemy mieli dalej poszczególne lockdowny, wprowadzane kolejne obostrzenia, no to wiele tych sektorów, tych przedstawicieli branż, które są w tym momencie w tarapatach, no im się sytuacja nie poprawi. Wcześniej czy później musi to uderzyć również w sektor bankowy. Więc na razie technicznie, jeżeli spojrzymy na wykres, to tutaj jest punkt faktycznie na akcjach PKO BP, jest punkt dla byków, ale patrząc na WIG banki, no to naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, bo przecięcie tego poziomu z marca może być dotkliwe. I ja też powtarzam, że WIG banki jako jeden z, albo właściwie najsłabszy indeks na naszej giełdzie, tam cały czas jeszcze nie było, pomimo tego, że mamy nowe dołki, to nie było jeszcze takiej na przykład dwusesyjnej, kończącej ten trend spadkowy paniki. A na rynku amerykańskim giełdowym ostatnio trochę więcej zieleni. Indeks S&P 500 no, w jakimś niewielkim stopniu w ostatnich dniach wydaje się częściowo odrabiać te wrześniowe straty. Tak, wygląda to o tyle ciekawie, że szczególnie na S&P, że my cały czas flirtujemy z trendem wzrostowym, który został przebity, czyli od początku pandemii bardzo łatwo, od tego dołka z marca bardzo łatwo jest wyrysować trend wzrostowy i wielokrotnie indeks się odbijał od tego poziomu. Kilkanaście dni temu został przebity i wiele dni notowań jeszcze do wczoraj było poniżej tego trendu, przebitego trendu wzrostowego. Wczoraj znowu był test nieudany i dzisiaj wygląda na to, że na początku sesji znowu mamy test od dołu tej linii. No zobaczymy, co się zdarzy, ale na pewno ważna linia. Na Nasdaqu jest pod względem tej linii trendu wzrostowego, to sytuacja techniczna jest gorsza, natomiast w szerszej perspektywie relatywnie Nasdaq jest znacznie wyżej. No ale pojawia się wiele takich sygnałów budowania jakiejś formacji odwrócenia na Nasdaqu i to właściwie też w kategorii rozmów o Allegro, właśnie Amazon, no powoli buduje taką formację odwrócenia, oczywiście do jej zrealizowania na razie jeszcze jest trochę miejsca, ale też myślę, że warto obserwować tę spółkę, nie tylko ci, którzy utrzymują jakieś pozycje na Amazonie, czy
czy na koszykach akcji tych takich gigantów technologicznych, ale też w konsekwencji i też w zestawieniu właśnie z polskimi spółkami z branży e-commerce. Na rynku walutowym ostatnio sporo się dzieje. Na przykład złoty jest w ostatnich dniach na huśtawce notowań. Sporo także się dzieje, jeśli chodzi o parę euro-dolar. W piątek 24 września za euro płacono trochę więcej niż dolara i 16 centów. Teraz to jest dolar 17,5 centa. No jeżeli chodzi o złotego, no to tutaj mamy naprawdę wielką zmienność. Ona jest powiązana z tym, co się dzieje na rynku euro-dolara. Widać, że inwestorzy bardzo są wrażliwi na to, co się dzieje na euro-dolarze. Złoty zyskał pewną taką niezależność w stosunku do nastrojów, które są na rynkach, bo pomimo tego, że przez ostatnie kilkanaście sesji no te nastroje na rynkach właściwie są względnie spokojne, może już nie są aż tak dobre, jak były jeszcze kilkanaście dni temu, ale jest dość spokojnie, to na złotym się dzieje naprawdę sporo. Najpierw duże spadki, teraz ostatnie trzy dni gigantyczne, więc bardzo szybkie wzrosty. Udało się zatrzymać na dolar, złoty, euro, złoty na ważnych poziomach wsparcia. No zobaczymy, co dalej. Taka jeszcze zanim o euro-dolarze, tak ważna informacja, według mnie co prawda dotyczy przeszłości, ale NBP podał, że w ubiegłym roku, co prawda, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski no, naprawdę bardzo mocno spadł, bo to jest 27% spadku, więc myślę, że to jest w kontekście notowań złotego ważna informacja, a wiemy, co się później działo w kolejnym okresie. Ale już wracając do euro dolara, no to jednak cały czas straszy ta wielka konsolidacja. To było kilka tygodni, gdzie była ta konsolidacja pomiędzy poziomem 1,17 i 1,20. Z tej konsolidacji, może najpierw tak, podczas tej konsolidacji wielu analityków już zdecydowanie mówiło o tym, że to jest początek dominacji euro nad dolarem, a wyszliśmy z tej konsolidacji dołem. Teraz te 1,17,5, powiedzmy 1,18, to jest powrót do tego dolnego ograniczenia konsolidacji. Warto to obserwować, bo naprawdę od zmienności euro-dolara dużo zależy. Ma to bezpośredni wpływ na wahania na rynku złota, na pozostałych surowców, z sytuacji na polskim złotym i generalnie niepewności inwestorów. To może być taki też barometr właśnie nerwowości na rynkach. Kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. O sytuacji na rynkach giełdowych i walutowych mówił Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w drugiej części programu Maciej Leściarz będziemy rozmawiać o branżach idących w górę i zniżkujących.